Dzień dobry, to już trzecie spotkanie z cyklu wirtualnych spotkań z ekspertem SSW. Dzisiejszym tematem będzie obecne wyzwania w pracy doradcy zawodowego. Webinarium poprowadzi pani Kamila Czarnomska, opiekun studiów podyplomowych w Sopockiej Szkole Wyższej, skuteczne doradztwo zawodowe z elementami job coachingu. Właścicielka firmy Trening Kariery od 5 lat prowadzi profesjonalne doradztwo zawodowe. Pani Kamilo, oddaję głos. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na naszym webinarium, które poprowadzę z zakresu doradztwa zawodowego właśnie z elementami coachingu. Moi drodzy, mam dla Was przygotowane jeden z ważniejszych tematów, jakim są wyzwania doradcy zawodowego. Dlaczego to jest tak bardzo istotne? Dlatego, że co jakiś czas, cyklicznie, zauważamy zmiany na rynku pracy. Czy one będą? Oczywiście, że tak. I właśnie wtedy doradcy zawodowi są szczególnie istotnym elementem w przeprowadzeniu całych procesów. Pomagają w opuszczeniu firm, pomagają w zdobyciu nowych kandydatów, jak również wspierają w edukowaniu właśnie potencjalnych kandydatów, wspierają w budowaniu świadomym swojej kariery, wybierając poszczególne branże bądź miejsca, na które jest zapotrzebowanie. I teraz tak. Widzimy obecnie, że doradztwo zawodowe bardzo mocno się rozwija. Jest bardzo dynamicznym miejscem, w którym można zbudować swoją karierę. Czy warto w to inwestować? Czy warto pójść i pogłębić swoją wiedzę z doradztwa zawodowego? Oczywiście, że tak. Natomiast bardzo ważne jest, żeby mieć świadomość tego, że doradztwo zawodowe mierzy się z pewnymi rodzaju wyzwaniami, o których chcę dzisiaj opowiedzieć, żeby było Wam też łatwiej sprawdzić, na jakim etapie swojego rozwoju zawodowego jesteście i w czym my, jako wykładowcy, możemy Wam pomóc. Zacznijmy sobie w takim razie od pierwszych typów zmian, na jakie musicie się przygotować i wyzwań, z jakimi musicie się mierzyć, czyli to, co się dzieje obecnie na rynku pracy. Czy to pandemia, czy upadek dużego przedsiębiorstwa, czy zmiany na rynku, powiedzmy, współpracującym z naszym, czy zmiany związane z wejściem nowego pokolenia na rynek pracy, musimy się mierzyć z tym, że te przewrotki, wywrotki na rynku będą. A co za tym idzie? Pojawiają się nowe formy zatrudnienia. Pojawiają się takie, które do tej pory być może były troszeczkę schowane albo na przykład nie były tak bardzo mocno doceniane przez kandydatów. Obecnie kontrakty menedżerskie bądź praca w charakterze interim menadżera wraca do łask. I to jest Waszym wyzwaniem. I to jest coś, co Wy musicie być świadomi tego, że będą pojawiały się nowe formy zatrudnienia. Na pewno teraz po pandemii będzie się bardzo mocno utrzymywał trend pracy w domu, z domu, bądź pracy mobilnej i online, więc też musicie o tym wiedzieć, jak w takim systemie zaproponować czy kandydatom, czy też pracodawcom wspólne działania. Na pewno pojawią się też nowi gracze na rynku i to również jest bardzo ważne, żebyście umieli z nimi pracować. Obecnie nowymi graczami na rynku będą przedsiębiorcy, którzy zostali niejako zmuszeni do tego, żeby przemyśleć swoją drogę, swoją ścieżkę zawodową i wybrać, czy dalej rozwijają swój biznes, czy jednak poszukują nowego miejsca zatrudnienia. Każda nowa grupa docelowa, każdy nowi gracze tak naprawdę mają nowe dylematy, nowe lęki, ale też nowe kompetencje, nowe oczekiwania, nowe możliwości. I Wy też musicie być przygotowani do tego, co takiej osobie możecie powiedzieć, jakie są związane z jej sytuacją stereotypy, z jaką sytuacją może się spotkać na rynku pracy, z jakimi wątpliwościami od strony pracodawcy również mogą się spotkać. Jeśli przyjdą do Was, do doradcy zawodowego, to oczywiście będą oczekiwać odpowiedzi jasnych i konkretnych właśnie na te dylematy. Pamiętajmy również o tym, że każda zmiana bardzo mocno wiąże się z tym, że Wy musicie podjąć próbę edukacji na temat właśnie tego, co się wydarzyło. Obecnie nie mamy rynku pracownika. Myślę, że to jest jasne i każdy z nas to zauważył.
Co w związku z tym? W związku z tym niestety będzie trzeba porozmawiać i bardzo mocno wyedukować kandydatów, że ich oczekiwania co do pewnych benefitów są, powiedziałabym, nie na miejscu. Po prostu nie będą one zaspokajane. I też warto o tym rozmawiać. Warto również zastanowić się, czy te oczekiwania można zastąpić w jakiś inny sposób, czy można coś innego pokazać, czy pracodawcy również mogą wyjść naprzeciw i jednak zastąpić te, no nie ukrywajmy, dość kosztowne benefity czymś zupełnie innym, czymś, co może być równie ciekawe, natomiast będzie troszeczkę no, bardziej budżetowe. Ponieważ pamiętajcie, że doradca zawodowy jest pewnego rodzaju łącznikiem, partnerem, osobą, która pomaga zrozumieć pracodawcy, jakie są obawy, trendy, jakie są wymagania pracowników, żeby zatrzymać tych najlepszych, a jeśli chodzi o stronę pracownika, wy jesteście od tego, żeby pokazać, jakie wymagania ma pracodawca, z czym się mierzy, z jakimi wyzwaniami, co jest dla niego najważniejsze, jakie ma potrzeby. I wy w tym momencie łączycie pracodawców z pracownikami, ale musicie być cały czas edukatorem właśnie od tych dwóch stron. I to jest jedno z takich dość mocnych wyzwań, ponieważ jeśli nie śledzicie tego, co się dzieje na rynku, jeśli nie śledzicie i nie rozmawiacie z kandydatami, z pracodawcami, jeśli nie czytacie tego, co się dzieje w największych firmach na świecie, jeśli nie sprawdzacie, jakie są wyniki różnych badań, jeśli nie sprawdzacie, jakie są trendy w zatrudnieniu bądź co się może zmienić, to niestety, ale wypadniecie trochę z obiegu i nie będziecie mogli właśnie pełnić tej roli tego edukatora. I to jest jeden z takich mocniejszych wyzwań, które stoją przed wami. Dlatego to tak ważne jest, żeby wiedzieć, skąd czerpać wiedzę, jak ją usystematyzować, ułożyć, w jaki sposób ją przekazywać również dalej, ponieważ wy musicie być zrozumieni w obu przypadkach. Musicie znaleźć język pracodawcy, ale pracownika. A pamiętajcie, że nie ma jednej formy pracodawcy, tak? To nie są tylko korporacje, więc wy musicie mieć wiedzę, którą dopasujecie poprzez różnego rodzaju komunikaty właśnie do pracodawcy korporacyjnego, do pracodawcy startupowego, do pracodawcy, który ma małą firmę albo jakąś rodzinną, albo o strukturze międzynarodowej, albo o charakterze bardziej turkusowym. I również musicie tą wiedzę przekazywać inaczej do kandydatów, którzy starają się o pracę właśnie do poszczególnych typów firm czy typów pracodawcy. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żebyście mega mocno zwracali uwagę na to, skąd czerpiecie wiedzę, czy ona jest aktualna, czy ją dopasowujecie do tego, co się dzieje na rynku i czy dopasowujecie zarówno do kandydata, jak i do pracodawcy. I tego uczymy przede wszystkim na studiach podyplomowych. Uczymy, jak budować swoją wiedzę na temat właśnie rynku pracy, skąd ją czerpać, jak układać, jak przekazywać dalej. To jest też istotne, ponieważ jednym z kolejnych wyzwań, z jakimi przyjdzie Wam się mierzyć, to jest tworzenie narzędzi, które będą odpowiadały na potrzeby pracodawcy, ale też sytuacji na rynku. Obecnie w związku z pandemią i z redukcją zatrudnienia, która jest oczywista, tworzenie biznesowego, bardzo sprzedającego CV jest na wagę złota. Jest na wagę złota, a niestety wielu doradców ma z tym, no powiedziałabym, kłopot. Ma z tym niestety kłopot. Tworzą ciekawe CV, ładne, ale nie sprzedające kandydata. A żeby wiedzieć, jak sprzedać kandydata, musicie doskonale wiedzieć, w jaki sposób zbadać jego kompetencje, jak uwypuklić jego sukcesy, jak dojść do tego, jakie ma sukcesy, jak zdefiniować naturalne talenty i jak zdefiniować rolę, jaką może pełnić w danym przedsiębiorstwie. Po to, żeby oczywiście to CV było ofertą handlową, które w odpowiedni sposób zaprezentuje kandydata przed pracodawcą docelowym. To samo tyczy się LinkedIn, profilu na LinkedIn. Ja obserwuję różnego rodzaju trendy, które pojawiają się na LinkedIn. Widzę, że
bardzo mało osób ma dobrze uzupełnione profile, bardzo mało osób wie, jak korzystać z potencjału LinkedIn i niestety nie wie, jak komunikować chęć zdobycia nowej pracy. I to znowu jest u Was ta odpowiedzialność, bo pamiętajcie, że w czasach kryzysu, w czasach zmian, w czasach transformacji rynku pracy, Wy tak naprawdę macie przyjść z odpowiedziami. To od Was tych odpowiedzi się oczekuje. To u Was szuka się rozwiązania zagadki, co mam teraz zrobić ze swoim życiem, ze swoją karierą, jak mam zmienić swoją obecną sytuację i gdzie mam się udać, żeby tą sytuację zmienić. I widzę niestety, że nie zawsze doradcy wiedzą, jak taką wiedzę przekazać, jak odpowiedzieć na te pytania. Widzę to właśnie po LinkedIn. Widzę, że na LinkedInie niestety brakuje dobrych doradców, którzy by powiedzieli nawet w sposób taki uprzejmy do danego kandydata, słuchaj, nie do końca Twoje komunikaty są ciekawe, nie do końca Twoje komunikaty są odpowiednie i nie do końca Twoje komunikaty będą działać. I to też będzie niestety, ale w Waszym odpowiedzialności, żeby takich kandydatów edukować i powiedzieć, że może uzupełnianie niefajnego CV na LinkedIn ze wszystkimi swoimi danymi, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Tak samo, jeśli piszą, że na przykład szukają pracy w lidzie pod swoim imieniem i nazwiskiem, gdzie LinkedIn tego nie wyłapuje, chociażby przy wyszukiwaniach przez rekruterów. Podobnie jest, kiedy piszą, że po prostu szukają pracy, ale nie zamieszczają informacji takich jak gdzie szukają pracy, jako kto, czy są zdolni do relokalizacji, jakie są najmocniejsze punkty ich kandydatury. To się również nie zdarza i to jest właśnie w waszej gestii, żeby na takie rzeczy zwracać uwagę, bądź potrafić wykreować ciekawy profil na LinkedIn. Nie oszukujmy się, ale LinkedIn jest pierwszym i najważniejszym portalem, jeśli chodzi o pracę doradcy zawodowego, czy również rekrutera bądź trenera biznesu. To jest duża baza bardzo ciekawych kontaktów, która tak naprawdę może Wam przysporzyć wiele ciekawych współprac i pracy, ale trzeba ją dobrze wykorzystać. Trzeba umieć wykorzystać ją w budowaniu sieci powiązań, bo wtedy możecie faktycznie zrobić bardzo ciekawe projekty. I kiedy nauczycie się tego na sobie, możecie pomagać również innym, bo tego też będą od Was oczekiwać. Widzę bardzo często pytania o LinkedIn, widzę również odpowiedzi, które się pojawiają i niestety są one błędne. Są błędne, ponieważ nie znowu tutaj wracamy do tego, że większość doradców nie śledzi zmian. Nie zwraca uwagi na algorytm, nie zwraca uwagi na to, co się dzieje na LinkedIn, nie zwraca uwagi na transformację trendów, jeśli chodzi o LinkedIn. I to znowu jest kwestia tego, żeby być ciągle na bieżąco, żeby wiedzieć, czego szukać, żeby wiedzieć, co jest ważne, co jest istotne i żeby też wiedzieć, jak to przekazywać dalej. Czy uczymy tego na studiach podyplomowych? Oczywiście, że tak. I to do tego krok po kroku. Ostatnim z grupy wyzwań, jakie stoją przed doradcą zawodowym, to są wyzwania osobiste. I one są bardzo istotne z punktu widzenia pracy z kandydatem. Musimy pamiętać o jednej rzeczy. Pracujecie z kandydatem, który zawsze przy transformacji rynku pracy będzie mieć bardzo silne emocje. Tak samo, jeśli pójdziecie na przykład do programów outplacementowych i będziecie wspierać pracodawców, tam również emocje będą po obu stronach. I Wy musicie wiedzieć, że te emocje to jest coś, czym musicie nauczyć się w jakiś sposób zarządzać. I to jest pierwsza rzecz. Czy jesteście na to gotowi? Czy znacie narzędzia, które będą redukowały stres, które będą w jakiś sposób zarządzały silnymi emocjami? Czy wiecie i jesteście przygotowani na to, w jaki sposób budować relację profesjonalną oczywiście z kandydatem bądź pracodawcą w taki sposób, żeby dana osoba czuła się bezpieczna, zaopiekowana
ale nadal bardzo zmotywowana do pracy samodzielnej, która nie przerzuca oczekiwań na Was. Dlatego, że pamiętajcie, że w kryzysie, kiedy jest ciężko, kiedy ludzie bardzo mocno mierzą się ze swoimi emocjami, będą chcieli szukać i przerzucać odpowiedzialność na osoby trzecie. Czy jesteście na to przygotowani? Czy wiecie, w jaki sposób również siebie chronić? Czy wiecie, w jaki sposób budować proces doradztwa zawodowego, żeby był bezpieczny dla obu stron? To jest naprawdę bardzo ważne, dlatego że się będziecie na pewno z różnymi emocjami mierzyć, czasami tak bardzo silnymi, że być może będzie potrzebna pomoc kogoś z zewnątrz. I to znowu pytanie, czy znacie osoby, które mogą Was wesprzeć w tym procesie jako partnerzy biznesowi? Bo tu też trzeba pamiętać o tym, gdzie kończy się tak naprawdę odpowiedzialność doradcy zawodowego, gdzie pojawia się ten moment, w którym należałoby już przekazać kandydata komuś innemu. I co zrobić, żeby ten proces również przeszedł łagodnie. Kolejnym wyzwaniem, jeśli już to wszystko wiecie, jesteście na to przygotowani i zaczynacie swoją działalność, to jest fakt, że jest obecnie zawsze przy każdej transformacji jest wysyp konkurencji. Dlatego, że zwłaszcza w świecie HR i osób, które pracowały na etacie, chcą zacząć w jakiś sposób siebie również chronić, więc to jest naturalne, że chcą mieć taką, powiedzmy, plan B, drugą nogę biznesową. Więc zaczynają działać jako doradcy zawodowi. Czy to jest OK? Oczywiście. I to HR jest świetnym takim, powiedziałabym, tłem czy startem do tego, żeby być fajnym doradcą zawodowym. Natomiast musicie wiedzieć i też się z tym mierzyć i też brać to pod uwagę, że doradztwo zawodowe to jest troszeczkę więcej niż sama rekrutacja. Oczywiście finalnie powinno to prowadzić do rekrutacji. Natomiast cała otoczka doradztwa zawodowego jest troszeczkę szersza. To jest przede wszystkim budowanie ścieżek kariery, określanie profilu zawodowego, określanie preferencji, określanie możliwości rozwoju, naturalnych talentów oraz mniej więcej projektowanie, jak może się kariera danej osoby potoczyć, jeśli podejmie takie, a nie inne decyzje. I oczywiście ta konkurencja będzie zawsze się pojawiała, zwłaszcza podczas takich, powiedziałabym, punktów zapalnych. Ja bardzo często obserwuję, że nawet czasami marketingowcy brali się za to, żeby stworzyć CV, ponieważ prawdopodobnie w ich ocenie CV, no to powiedzmy, może być jakąś ciekawą infografiką, albo na przykład brali się za kreatywne CV w formie na przykład filmu. Także zobaczcie, tej konkurencji będzie bardzo dużo, dlatego tym bardziej musicie się skupić na tym, żeby Wasza oferta i to, co Wy robicie, była bardzo mocno merytoryczna i poparta właśnie tą wiedzą, którą Wy zdobywaliście przez lata, a którą konkurencja może opierać jedynie i aż na swoim doświadczeniu, tak? Czyli na doświadczeniu, które ma z danej firmy bądź z danej branży. Wy jako doradcy zawodowi prawdopodobnie wiecie, że nie możecie się zamykać na jedną branżę, dlatego że przyjdzie do Was bardzo dużo osób, różnych osób, z różnymi marzeniami, z różnych branż, z różnymi predyspozycjami, z różnymi rzeczami tak naprawdę do zaoferowania światu. I tutaj zachęcam zawsze do tego, żeby jednak tą wiedzę pogłębiać, stawiać na merytorykę, stawiać na swoją wiedzę zdobywaną przez tak naprawdę lata praktyki, bądź właśnie zdobywając od praktyków, którzy już takie doradztwo zawodowe prowadzą, żeby oni mogli przekazać Wam najbardziej aktualną wiedzę, najbardziej skuteczne mechanizmy i takie rzeczy, które pozwolą Wam pracować skutecznie, efektywnie i konkretnie właśnie z Waszym klientem, żeby troszeczkę oczywiście z tą konkurencją wygrać. Więc ja zachęcam do tego, żeby jednak zawsze widzieć, że wokół Was pojawiają się również inne osoby i też zdawać sobie sprawę z tego, co mogą zaproponować, czego nie mogą zaproponować i żeby też przejrzeć się troszeczkę w lustrze właśnie konkurencji i dostrzegać ją, dostrzegać to, co Wy już macie, a też to, czego
nie macie. Spisać to sobie, zobaczyć, co możecie zdobyć, jak szybko możecie to zdobyć i jak sprawić, żeby wasza oferta była konkurencyjna. Oczywiście pamiętajmy też o tym, że wielu doradców nie dba niestety o swój wizerunek. Wszyscy zaczynają oczywiście od CV, zaczynają od LinkedIn, od takich porad i internet jest już tym zalany. Budowanie spójnego, profesjonalnego wizerunku to też jest sztuka. To też pokazanie, że wy macie wiedzę biznesową i to jest również tutaj apel do doradców szkolnych. Wy również powinniście zgłębiać wiedzę biznesową, patrzeć na to, czego wymaga biznes od kandydatów, czyli to wracamy do punktu pierwszego. Co jest istotne z punktu widzenia pracodawców, co jest ważne z punktu widzenia rynku, a to wszędzie jest biznes. Czasami natomiast zauważam, że osoby, które zajmują się doradztwem szkolnym albo które zajmują się doradztwem tak na początkowym okresie kariery albo są też trenerami biznesu, zaczynają od bardzo dużych podstaw. I to jest moim zdaniem, takim moim skromnym zdaniem, błąd, dlatego że po CV czy po LinkedIn mogą przyjść do was klienci, natomiast oni oczekują tego, że wy odpowiecie na pytania związane właśnie z całym procesem szukania również tożsamości zawodowej. Więc pamiętajcie o tym, żeby wasz wizerunek był spójny, był odpowiednio stworzony, był odpowiednio wykreowany, prowadzony i żeby też to, co się dzieje na waszych social mediach, na tym, jak się wypowiadacie, w waszych projektach, żeby pojawiały się takie rzeczy, które będą was pozycjonowały jako ekspertów od rynku pracy, a to zawsze będzie się równało ekspertów od potrzeb biznesu. I w taki sposób trzeba do tego podejść. I czy to jest wyzwanie? Oczywiście, że to jest wyzwanie, dlatego że kiedyś nie trzeba było aż tak bardzo jakby kłaść nacisku na biznes, ale dziś obserwujemy, że nawet bardzo młodzi ludzie zaczynają swoje biznesy, zaczynają współpracować z markami, budują swoje małe imperium. Zobaczmy wszystkich influencerów, jak oni sobie radzą, jak oni budują swoją świadomość tak naprawdę biznesową. I oni bardzo często mogliby zacząć od współpracy właśnie z doradcą, który by ich mógł troszeczkę również pokierować. Dlatego czy to jest wyzwanie? Jest wyzwanie. Jest wyzwanie, żeby wasz wizerunek był stworzony jako właśnie eksperta od zmian, od wdrażania zmian w życie zawodowe, od kreowania swojej tożsamości zawodowej oraz żeby stworzyć takiego kandydata, który będzie się dobrze czuł w miejscu, w którym pracuje. Czyli żeby on też mógł do was przyjść z takim zaufaniem w sercu i wiarą w to, że jesteście w stanie mu pomóc. Ale żeby mógł wam zaufać, ale żeby do was przyszedł, ale żeby zaczął z wami pracę, to oczywiście musi wiedzieć, że pracuje z profesjonalistą, który wie, co się dzieje na rynku. Pamiętajcie, że tego wszystkiego uczymy was na studiach podyplomowych. Ja mam tą ogromną przyjemność, że tworzyłam te studia i ja pracuję jako aktywny rekruter, jako aktywny doradca zawodowy już od wielu lat i powiem wam szczerze, że przerobiłam mnóstwo przypadków z ponad 130 branż i wiem, że każdy z nich był inny, ale wszystkie osoby zawsze chciały znać odpowiedzi na te pytania. Jak szukać pracy? Gdzie najlepiej się udać? Kiedy zacząć to robić? I stworzyłam ten program w taki sposób, żebyście wy wiedzieli, skąd czerpać informacje i jak formułować odpowiedzi właśnie na te pytania, żeby kandydaci nie czuli się zagubieni. Okej, mam nadzieję, że mniej więcej udało się wam zrobić taką szybką analizę waszej sytuacji, waszej wiedzy, tego, jak się czujecie ze swoją obecną
rolą doradcy zawodowego, co byście chcieli zmienić, może chcielibyście ją pogłębić albo rozwijać. I jestem gotowa i otwarta oczywiście na ewentualne pytania. Ok, widzę, że pojawiło się na czacie. Ok, momencik. Jakie kompetencje teraz są potrzebne? Czy nowe się pojawiły? Tak, mogę powiedzieć, że doradca zawodowy trochę powinien również być takim copywriterem, trochę powinien być takim handlowcem, żeby właśnie wiedzieć, jak sprzedać tego kandydata, żeby umieć stworzyć dla niego bardzo fajne portfolio, CV. Na pewno trochę umiejętności graficznych też się przyda do tego, żeby stworzyć ładne, eleganckie portfolio albo na przykład CV. Również z takich nowych kompetencji, które ja odkryłam, to na pewno bardzo dobry research, również międzynarodowy, więc tutaj języki również się przydadzą. I myślę, że z takich nowych kompetencji też jest taka otwartość na technologię, dlatego że się naprawdę bardzo dużo pozmieniało w świecie rekrutacji. Wiem, że są chatboxy, które są wdrażane w proces rekrutacji. Oczywiście sztuczna inteligencja, testy kompetencji, które są na bardzo wysokim poziomie. Pojawiają się oczywiście różnego rodzaju nowe techniki rekrutacji, pozyskiwanie kandydatów, nowe aplikacje, pojawiają się nowe portale z ofertami pracy, pojawiają się nowe całe inicjatywy i ruchy społeczne, które wspierają na przykład teraz podczas pandemii, więc ten research, otwartość, takie nastawienie ciągle uszu, taka ciekawość, to są kompetencje, które na pewno się przydadzą, ale również zarządzanie projektami bardzo się przydaje i na pewno praca pod presją czasu i zadań, zwłaszcza w okresie bardzo gwałtownych zmian na rynku również się przydaje bardzo mocno. Mi osobiście przydają się też kompetencje związane z fotografią, dlatego że czasami również zmieniam swoim klientom zdjęcia w CV. Myślę, że też z takich nowych kompetencji, które jeszcze możemy przekazać, to też negocjacje. Negocjacje na pewno. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do zapoznania się z ofertą naszych studiów podyplomowych i mam nadzieję do zobaczenia na zajęciach.